Siemaneczko ludzisko, witam was bardzo, bardzo serdecznie, tutaj Ben Hart, a to jest kolejny odcinek z gry Wolfenstein The Old Blood. Coś podejrzewam, moi drodzy, że to już może być ostatni odcinek z serii Wolfenstein, oczywiście The Old Blood. O kurde, przepraszam. Dlatego miejmy nadzieję, że zakończy się to czymś fajnym. Ała, to boli. Wypadziocha. Proszę mnie zostawić. Gin. Miejmy tylko nadzieję, jak mówiłem, że pozabijamy te zombiaki i będziemy mieli ułatwioną robotę. Kurde, oh fuck. No i fajnie, wiedziałem, że tak będzie. I też w poprzednim odcinku, jak mogliście zobaczyć, niestety nie udało nam się uratować Annette, czyli tej kolesiany, z którą, którą zajmował się Kessler. Tak więc ogółem rzecz biorąc, lekka lipa. Kurde, nie włączyłem tego stopera, ale już jest włączony. Tak się właśnie zachowuje profesjonalny youtuber, którym akurat nie jestem. I ten. I krótko mówiąc, po tym jak już skończymy Old Blooda, możemy zająć się New Colossusem. I powiem szczerze, że czekam na to dość długi czas, ponieważ ja w ogóle sobie nie spoilerowałem, nie oglądałem żadnych gameplay, nic, 0-0, żeby samemu to ograć, zobaczyć i żeby generalnie wszystko było cacy. Ała, mogę już wziąć swojego robota? O, jest mój robocik kochany. Tęskniłeś za tatusiem? Kurde, pewnie. Bo ja za tobą jak najbardziej. Ała. Giniesz? Dobra, lecimy. Move, bitch, get out of the way. Get out of the way, bitch, get out of the way. Move, bitch, get out of the way. Get out of the way, bitch, get out of the way. Mogę to rozwalić? Kto to? O ten trzeci? Chyba. No, to może być o ten trzeci. Ale nigdy nic nie wiadomo. Kurde. No halo. Gin. A, mogę tak robić. No to w sumie nawet fajnie. Gin. Wy giniecie. I wy też giniecie. No i ty na to giniesz. Fajnie, co nie? Dziękuję. Chcę wejść. Wespnij się na mur. Jaki mur? Kurde, jaki mur? Chcę przy pomocy tego robota mam się wespnąć? Wspiąć? Dobra, weźmiemy sobie żyćko. Co na to? A, tutaj. A, dobra, ja potrzebuję robota. Okej. Dobra, BJ. Wchodź. I idziemy. Dobra. Żegnaj, robocie. Służyłeś mi dzielnie. Wziąłbym cię ze sobą. A, tutaj jest jakaś w miarę normalna pogoda. A, czyli wchodzimy teraz na cmentarz. Dobra. Super. Rozdział 8 wykopaliska. Oficerowie to są? Co tutaj już nie ma tych? Nacji zombiaków? Ruiny kościoła. Dobra, mam swój pistol? Chyba mam. Oj, żyje. Uwierz mi, że żyje. O, come on. A, czyli tak czy srak, oni się zamieniają w... jakieś tiki nerwowe. Tak czy siak się zamieniają, nawet jak ich sprzątnę. Więc muszę być bardzo ostrożny tutaj. Bo nie dość, że teraz mam tych nazioli na karku, to jeszcze mogą się pozamienić w zombiaki. Uff, kurde, szkoda, że nie ma takiej opcji, że do trumny mogę się schować. Przynajmniej miałbym jakąś przykrywkę. Dobra, zobaczmy, gdzie tu jest ten pan oficer. On chyba jest tutaj. Pewnie, że jest. Dobra, strzał w kolano. O, cóż to? A, to jest chyba ta cała Helga.
List króla Ottona. Zgodnie z pani prośbą to przetłumaczony list króla Ottona. Gottfried Winkle. Oh, fuck. O, mogę. A zobacz, bo to może być ciekawe. Ja Otton III z woli Bożej, święty cesarz rzymski do czcigodnego Konrada, opata wulburskiego, jego najgrzeczniejsza forma pozdrowienia. Ze względu na naturę naszego problemu i poważne zagrożenie dla nas obu ze strony nie wiadomo czego, podjąłem decyzję o zakończeniu badań pergaminów konstantynopolskich. Wiem dobrze, mój wierny druhu, jak wiele czasu poświęciłeś na nieczytelne oraz dary użyczone mi przez Boga. Najnowsza konstrukcja jest jednak wynaturzeniem piekielnym. Wiem, że często narzekałeś, iż pergaminy są niekompletne, ale ja podejrzewam, że to sam Lucyfer stara się skierować nas na złą drogę. Nie możemy mu na to pozwolić. Cały akapit nieczytelny, to nie wiadomo co tu jest. Z mocy nadanej mi przez Boga Wszechmogącego nakazuje ci spalić wszystko, co znajduje się w tunelach. Zniszcz wszystko, nie pozwól, żeby przeżyć nikomu. Nie możesz zostawić nic, co odkryje prawdziwe przeznaczenie tych tuneli. Cały wszystkie dowody twojej, nie wiem, czegoś tam z Wolfsburgu zostały zniszczone. Musisz spalić też mapę kompleksu, a jeśli nie możesz zniszczyć czegoś tam, wewnętrznego skarbca, zamknij go tak, by nikt nie mógł go otworzyć. Coś tam nieczytelne. Spal całe miasto doszczętnie, jeśli będziesz musiał. Wyślę moich najlepszych ludzi, aby pomogli ci w tym przedsięwzięciu. Drogi przyjacielu, jeśli ktoś dowie się o tym, co działo się pod ziemią, będę musiał ściąć ci głowę i coś. Zrób to, a następnie wracaj do Paderbornu, a sowicie ci wynagrodzę i nakażę przeniesienie do nie wiadomo czego. Wow. Czyli kurde, wcześniej działy się jakieś dziwne wibbly-wobbly od strony Nazioli. Off. No jak ty nie zauważyłeś? Fuck. No, znowu Fury. Oh shit. Przepraszam. O kurde, szarik. A, pan oficer, dobra. Zabijemy najpierw pana oficera. Frajer. Redawać mi żyćko i do mnie nie strzelać, proszę. Giniesz? O, nie, kurde, już nie mam pancerza. Shit. No gin, no kurde, jeszcze i brakuje pajaców z pudełka. O fuck, mam ostatniego naboja do tego, do dubeltówki. Dlatego wezmę sobie teraz szczelbusie. Ała, nie, proszę mnie nie bić. Ja sobie na takie coś nie zasłużyłem ani trochę. Ała. Szybko dawać mi pance. Alalalalalalalala, giniesz. Teraz na pewno giniesz. Kurde, nie mam. Shit. Czy bym miał tutaj iść? Najwidoczniej. Co to jest? O, znowu jakieś te takie elektryczne drzwi. Dobra, panie i panowie, wchodzimy. Teren wykopali. No, pewnie czegoś związanego z okultyzmem. Przecież już w tym liście Ottona było napisane jakieś takie dziwne wibbly-wobbly. A wibbly-wobbly, kurde, nie wiem skąd mi się to wzięło. Markiplier w sumie tak mówił. Dziwnie, takie wibbly-wobbly. O kurde, holy shit. Fuck. Trochę lipa będzie, bo tu jest Hulk, a ja nie mam jak się bronić. Mogę, powiedzcie, że mogę go normalnie zniszczyć. No błagam, come on. Dobra, mogę go normalnie rozwalić. Cieszy mnie to niezmiernie. O, granatę, spoko. Kurde, 5 granatów aż, ale jajca. Dobra. Dobra, trzeba by było przeładować. Weźmiemy sobie na razie obrotóweczkę, bo czemu by nie? Kto bogatemu zabroni? Szkoda tylko, że nie mogę w tym sprintować. Jest do mojej dubeltóweczki, jak fajnie. Coś to jest? A, tylko amunicja, dobra. Jedziemy na dół.
No, coś ci mówię, że to chyba już za niedługo będzie koniec. Dobra, mamy tu kolejnego pana oficera. Oh, fuck. Hulk mnie tu wcale nie ma. Ani trochę mnie tu nie ma. Fuck, nie to. Dobra, idź sobie, Hulk. Gdzie on ma wyłącznik? Co, ja w wychodku mogę się chować? Dobra, Hulk sobie idzie tam, a ja chyba mogę... O, mogę iść na koło. Fuck. O. Jakąś mumię chyba znaleźli. No mumię, no bo w końcu grobowiec. Właśnie kolejny grobowiec. Ej, halo! Jak? Jak? Przecież nikt mnie tu nie usłyszał. Ej, I call bullshit. Ja się nie zgadzam. Ciekawie, ile muszę wykorzystać magazynko, żeby tego pajaca załatwić. Prawie trzy magazynki, dobra. Lalalalala. Dobra, Hulk nie żyje. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Teraz prat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 
Gdzie jest oficer śmieci? O, shit, ginę. Fuck. Ja tylko nie ogarniam, jakim waflem oni mnie tutaj znaleźli, jak ja nic nie, przecież nie zrobiłem. Kurde, no znowu, come on. Dobra, ty sobie, Hulk, idź, spokojnie. Kurde, Hulk, idź se! Nie chcę cię tutaj, głupiciulu. Co, oficer jest na górze? O, fuck, on jest na górze. Dlatego mnie zauważył. Fuck. Adam. Żeby mnie tutaj nie znalazł. Aha. Dupa tam. Komendant, nie żyjesz, a te fuck up. Gin. A tą Hulk zaraz się zajmę. No i elegancko. No i to było easy akurat. Dawać mi pance, bo pance mi się przyda jak najbardziej. Jakie dziwactwa mnie tutaj będą zaraz czekać? Pytanie nie wiem, ale znajdziecie zaraz się tam... Łe, mogę tam iść? Będą tam jakieś sekrety? Dobra, przeładuję się. Jak najbardziej. Do Mausera to jest. Oj, oj, oj. Tam był jakiś secret, tam był, ale mi się nie chce tam schodzić teraz. Dawaj, BJ, wchodzimy. Daleko jeszcze? O, fuck.
Gdzie oni strzelają? O, come on. Jemu było chyba widać oczy. Ale jajca. O kurde, znowu ich tam jest od cholery. Fuck, nie chce mi się z nimi walczyć. Albo, mam pomysł. Łapuj DJ. Kurde, nie mam granatów. Dobra, ładuj DJ znowu. Dobra, pójdę gdzie indziej. Gdzie indziej, no próbuję ich zdjąć w tradycyjny sposób. O, teraz są granaty, dobra. Ała. Nóż. Co ja mam tu zrobić? Halo. A. A nie, tu mogłem od tak chyba wejść. Tajny obszar. Tutaj chyba mogę. O Boże, dalej ten Wolfenstein. Znaczy. Dobrze i takie tam, ale. Ja na razie nie chcę tego robić. Nie wiem, może kiedyś albo nagram z dwa odcinki tego, albo zrobię to na wyłączność, no nie wiem, no. Bo, kurde, gdzie mam iść? Halo, gdzie ja mam iść? Dobra. Wiem, gdzie ja mam iść. I muszę iść tam. O, znowu. A, dobra, już wiem, to skoro byłem tam, teraz spróbuję tutaj, tylko żeby się okazało, że znowu w to samo miejsce mnie da. Już trochę wkurzę. A, kurde. To było trochę głupie. Ale trudno. Dobra, wchodzimy. Znowu. Dobra, idziemy się zająć resztą zombiaków. Kolejne mumie. Gdzie ja mam iść? A, tam, dobra. Fuck. Tu? A, tu. No, dobra. Ładować jest. Strzelać jest! Głupie pajace. Gdzie pajace z mojej dwór... A, ładuj! Ładuj. Strzelaj, BJ! Fuck. Shit. Dobra, szybko BJ bierzemy ammo i lecimy zabijać na zioli. Wszelkiej maści, wszystkie na ziole są złe. Może się okazało, że jakiś głów nawet nie za pleców. Aż nawet nie jest mi szkoda tych noży do rzucania, bo tak mi się już nie przydadzą. Gin. To miał przed połowioną mi jakby głowę. Nawet mi się sekretów nie chce już tutaj szukać, bo już chcę to skończyć. Fak, ładuj! Mało brakowało. O, jakaś śmieszna czapę. Ej, to chyba jest... Ufa. Ej, to co to jakiś histerek ma być? Chyba tak. Bo... Dziwne, że tutaj dali takiego niby bawarczyka i takie tam. Ja pierdzielę, że... No, ty pajaco z pudła. Powiem tak, jak
takie było średniowiecze, bez takie, że robiło się takie coś, to dla mnie to jest mega ciekawe. Takie średniowiecze jest dla mnie dużo bardziej... Znaczy, średniowiecze samo w sobie jest ciekawe, ale takie dla mnie jest o wiele ciekawsze. Au, fuck. Dobra. Ostateczna rozgrywka, baby. Trzeba było jej nie zabierać. Ej, dobra. Gdzie prowadzić? Bo możemy się tutaj tak doszczętnie dozbroić. Bierzmy wszystko, co... Ała, ogień. Bierzmy wszystko, co nam się tu przyda. I uciekamy. I dajemy drapaka. What the hell? O, szajse! Kurde, słyszałem tu zombiaków, ale kurde, gdzieś nie pojawiali. Raczej teraz tutaj musimy się bronić, krótko mówiąc. Trochę lipa, że to życie wziąłem, bo myślałem, że już tam będę mógł wejść. Dobra, ładuj BJ. Oła, fuck. Tak się strzela z dwururki, baby. Kurde, mogę... fuck, szybko. Ładuj, ładuj. No, ktoś jeszcze chce dostać? Ty, macie granata. O, come on! Teraz będzie się to ładować pół dnia. Do jasnej cholery. Fucking hell. Skakuj, BJ. Dawaj. No, głupie schody. Szybko. Ja chcę wejść. Mogę wejść, proszę. Chcę wejść. Gin. No ja już mógłbym się tutaj wspiąć do jasnej cholery. Ja pierdzielę, dobra, dawać mi moje pistolety. Szybko dawać mi tutaj, co mi się przyda. Halo, chcę wejść. Wewnętrzny skarbiec. O, no i wchodzę w pułapkę. Kurde, tam coś było, chyba kolejna sztabka. O nie, moja rura. Siema. Sie können ihre Finger nicht vom Feuer lassen, ne? Aber diesmal verbrennen sie das Feuer. Aua. You're that fucking American, aren't you? Who killed my hunter Rudy? I must say you stuck. What have we here? Nic dla ciebie. No dobra, to ta mapa. Mogę teraz, możesz teraz mnie uwolnić? Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart. Ich verstehe diese Symbole nicht. Oh, Fortuna, so strange and unpredictable. I could just... Ew. I feel like I'm a child again, digging for the treasures in the woods. This moment will put me in the history books amongst the greatest of adventurers. You'll always be just another Nazi. Dokładnie. Sehen Sie, Schreiner. Ja, aber es ändert nichts. Bisher konnten Sie weder mich noch General Strasse beeindrucken, Helga. Meine Güte, Schreiner, Sie sind ein solcher Kohärentenkacker hier, sehen Sie. Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na bitte. So ist. What the hell? Kurde, jak ona chyba nie jeździ cały czas. O, spadł. What the fuck?
co to za monstrum? Mnie chcesz zjeść? Nie, nie, nie jest, jest ją. Może dlatego, że to jest potwór, ty idiotko. Dobrze ci tak! Dobrze ci tak, głupia! Nie powiem co. Co za frajer. Dobra. Co ja mam z tobą zrobić, Bomblu? Ała, no dobra, pokonaj potwora, wiem. Tylko jak? Dobra, mam strzelby? Dajcie mi strzelbę. Nie wiem, czy granaty zrobią na nim jakieś wrażenie. O, z tego co widzę, muszę mu chyba strzelać się w japę. Kurde, jak ja mam go pokonać? No kurde, ej, jak ja mam unikać tych jego łap? To jest dobre pytanie. Oła, no nie, nie mam na was czasu. Kurde. Oła. Oła. Ej, bez kitu ja zaraz padnę. Ja nie wiem, co ja mam tutaj... Kurde, jest... Helga potrząsnęła gniazdo, muszę się zająć tym wielkim czymś. No dobra. Tylko ja się kurde pytam jak, zaraz. Powiedz a. Dobra. Otwórz buźkę. Nie, 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 nie. O shit. Ej, tu nie ma życia, ja tutaj zaraz padnę. Ja coś podejrzewam, że chyba właśnie w jap... Ała, że w japiszona muszę strzelać. O, ej, gdzieś tu jest ammo do tego, do tej rakiety. Wiesz, i spadnę tu pewnie, że spadną. Kurde, ej, co ja... Ej, w to mam strzelać, czy jak? Bo ja nie wiem. Oj, ktoś tu się chyba zezłościł. Zabij tych nazioli bombel, chociaż tutaj teraz się przydaj. No dobra, ich bi, ale nie mnie, no. Ła, fuck, ej nie, ja zaraz zginę. A, wiedziałem. Kuźwa. Shit, 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 dobra, robimy to raz, dwa i kończymy. Kończymy, kończymy, jeszcze raz kończymy. Kurde. Ja tu mam apteczunię na razie nie ruszam. Uciekam. Co ja mam zrobić? A zdążę. Dobra, co ja mam z tą bomblu zrobić? Dobra, powiedz a. Oła. Ale nie, dobra, ja wiem, że muszę mu strzelać w japę. To jest pewne tak w 110%. Dobra, zezłościł się, wiem, wiem. Brzydki pan strzelił ci w japę granatem. Szczerze, kim mnie to obchodzi. Ja nie jestem zły, jestem dobry. Jestem William BJ fucking Blaskowicz.
masz kolejną bombonierkę. O! Ile mam? Kurde, jeden. Oh, you fucking bitch. Dobra. No. Dobra, znowu ci poszczyliłem wieprzona. Pytanie co ja mam robić? No wiem, że mam strzelać w japę, tylko ile? To jest bardzo, kurde, dobre pytanie. Shit, dobra. Dawać mi to. Kurde. Gin, frejerze. Nie lubię cię. Kurde, była chyba gdzieś apteczunia. A znowu na ziony przyszli. Ej, no nie, ja ci nic nie zrobiłem, ziomek. Łe, co jest? Halo, bombę. O, szajse. Chyba się trochę zezłościł. Przeładowane? Za szybko. Ej, nie, ja zaraz padnę. To jest pewne. Aaaa, zdążę. Szybko, szybko. Ładuj, BJ. Ładuj. Ładuj bomblu. Ła. No, kurde, ty pieprzony, zgniły, nie powiem co. Buraku. A, myśleliście, że powiem co innego, co nie? A tu taki Wacław. Jezu Chryste. Boże, błagam. Ej nie, jak ja teraz zdechnę. Dobra, dawaj. A, dobra, ja to robię z tym. Z jedną bronią, bo to się chyba zdecydowanie bardziej opłaca. Dobra, dobra, na dół, BJ, na dół. Na dół, kurde, bombel. Fuck. Przeklęty potwór. Co ten odtąd trzeci se myślał? Znaczy, no dobra, no... Ostatecznie nie chciał go ożywiać, czy cholera wie co. Ale tak czy siak, co ten idiota se myślał? Chyba im więcej zniszczeń, tym chyba... Teraz bliżej się zbliżam do końca. Ała, fuck. Na dół, BJ. No co ja mam? Fuck. Ej, dobra, życie, jeszcze raz życie. Dajcie mi jakieś życie, come on. No, wypierdzielać. Ja wypadziocha, frajerze. Wypadziocha powiedziałem. Nie. No pro. Big problem. Wypadziocha. Wypierdzielaj bombel. O, no. Tak się nie bawimy. Ani trochę. Jezu Chryste, tak, w końcu. W końcu. Potworność. Aha, dobra. O, jak dobrze. Czyżby to był koniec? Sztręgehelm. A, klasyk. Co, to koniec? Jesus Christ. Nazi bits fucking everywhere. Huh?
Fergus! Siema, ziomku! Fergus. Come on, give me a hand, you lazy bastard! Kurde, przyjacielu, jak dobrze cię widzieć. How's the head, Blazkowicz? How'd you find me? We got a distress call from Pippa. We found her body. They got Wesley too, Fergus. Bloody hell. No, już Amerykanie, to są dobra. Yeah, listen, Blazko. We can't change what happened. You did a hell of a job finding that folder. Which means we've got the location of Death's Head's compound. Eh? We bloody got it. Can you believe it? There's this dream. Something important. It's gone when I wake up. No time for dreams, I guess. Ah, damn it! Forgot to take a piss before we left. Why didn't you remind me, Blazko? I look like your babysitter, Fergus. Fuck it. Dobrze, że jego uratowałem. Fergus jest zarobisty. You should kill that big fucking monster proper, BJ. The biggest one is still out there. No. This may be our last chance to topple the Nazi Empire. Now it's time to get it done, eh? And the world is counting on us and all that. No pressure. Except in my goddamn bladder. Monster never dies, no matter how many times you kill it. Just sheds its skin and changes form. I'd feel the weight of the world pushing me down. Aha! Czyli mam rozumieć, że ta końcówka to początek oryginalnej gry. W sensie New Ordera. Na to wychodzi, bo są te bombowce, są samoloty. Ty, chyba na to wychodzi. Dobra. Okej. No, moi drodzy. Koniec. Old Blood oficjalnie skończony. I powiem wam szczerze, że dodatek jak najbardziej mi się podobał. Miło, fajnie było to porobić trochę innych rzeczy. Znaczy, jedną najfajniejszą rzeczą, którą się tak samo robiło w New Orderze, to było zabijanie na zioli. Tutaj było tak samo. Tylko właśnie ostatnią rzeczą, która mi się nie podobała, to ten potwór. No trochę się z tym pieprzyłem, przepraszam najmocniej. Mogę to przewinąć? Dobra, dobra, nie wiem, mogę to przy... no... halo, chcę to przewinąć. Dobra, key do menu głównego, akceptuj, dobra. No, sami widzicie, oficjalnie Old Blood skończyłem. Kolejna seria skończona na moim kanale. I oczekujcie oczywiście New Colossusa w najbliższym czasie. Tak więc, dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku, jak również i całej serii. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie dać temu filmikowi łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco zapraszam. Trzymajcie się, ludziska, i do następnego. Narka!